Młodzi, starzy, wysocy, niscy, ci, którzy istnieją w świecie medialnym i ci, którzy nie istnieją w świecie medialnym, ale mają wielkie serce i chęć do pracy, ci, którzy istnieją w sieci i mają wielkie serce i chęć do pomocy, wszyscy jesteśmy teraz potrzebni. To jest obiekt, który miasto Kraków przeznaczyło jako jeden z obiektów dla uchodźców z Ukrainy. Głównie są to dzieci i matki, są starsze osoby i bardzo niewielu mężczyzn, bo przecież znakomita większość z nich walczy i chce walczyć w Ukrainie. My dzisiaj dostaliśmy ten obiekt, on we czwartek, za dwa dni, najdalej za trzy dni, ma być całkowicie wyposażony i przyjąć kolejnych kilkuset ukraińskich uchodźców, których nazywamy gośćmi, z szacunku. Zaprosiliśmy do współpracy największych, najbardziej znaczących influencerów. Rezygiusz jest znany wielu milionom młodych ludzi. Dlaczego? Żebyśmy wspólnie mogli robić dobro, które dzisiaj jest niezbędne, jest konieczne, jest po prostu potrzebne najbardziej. Za pomocą naszych zasięgów w internecie chcemy codziennie komunikować, jakie są potrzeby danego dnia. One codziennie ewoluują, codziennie się zmieniają, a na dzień dzisiejszy wiemy już, że one są coraz większe. Potrzeby, oczywiście dla ludzi, którzy uciekają od wojny. Jesteśmy w ogromnym budynku, w którym pierwsze wyposażenie to są łóżka polowe, ale musimy w ciągu najbliższych dwóch dni wyposażyć tutaj dla kilkuset osób we wszystko. Śpiwory, koce, materace, poduszki, jedzenie, medykamenty, wszystko co jest potrzebne do tego, żeby tak ogromny obiekt stał się żyjącym organizmem, bezpiecznym schronieniem dla ludzi, którzy uciekają przed wojną. Tu dzisiaj zaczyna się akcja wyposażania. W ciągu godzin musimy doprowadzić ten obiekt do tego, żeby stał się żyjącym, w pełni sprawnym i funkcjonującym mechanizmem. To już się udało w wielu miejscach. Przyjęliśmy setki, a teraz już tysiące ludzi. Kolejne tysiące napływają każdego dnia. Na dworcu w Krakowie koczuje około 1000 ludzi, głównie matki z dziećmi. Musimy zapewnić im najbliższą przyszłość i pomóc, żeby znaleźli swój nowy los w Polsce i w Europie. Dzięki grupie fantastycznych przedsiębiorców, naszych przyjaciół, członków Corporate Connections z różnych grup, właściwie ze wszystkich, możemy wyposażać obiekty dla uchodźców w Krakowie i w wielu innych miastach. Dzięki Wam możemy je wyposażać, tak jak na Śniadeckich, we wszystko. Nawet najdrobniejsze rzeczy, które są potrzebne. Pasty do zębów, szczoteczki, klapki. Ci ludzie przyjeżdżają najczęściej w zimowych butach, w zimowym ubraniu i nie zdążyli nawet w pośpiechu z plecaczkiem. Nie zdążyli nawet w pośpiechu zabrać jakichkolwiek kosmetyków, szamponu, płynu do kąpieli, ręcznika. To wszystko musimy zabezpieczyć. To wszystko jest potrzebne. Dzięki przedsiębiorcom i dzięki naszej inicjatywie od tygodnia wyposażamy tych ludzi we wszystko. Kiedy opuszczają już nasze miejsce, choćby takie jak na Śniadeckich, dostają również wyprawkę, dostają to, co jest im niezbędne. Przychodzą do magazynu, pobierają konserwy, pobierają buty, pobierają odzież, wszystko to, czym dysponujemy. I dalej w swoją życiową, udręczoną podróż, udręczoną tułaczkę wyruszają już z pewną nadzieją i wzmocnieni tym, co od nas dostali. To jest czasem prysznic, pierwszy od tygodnia. Byłem w wielu naszych miejscach, gdzie ludzie biorą prysznic czy kąpiel i mówią wszyscy to samo. To pierwszy raz od tygodnia. Spałem na dworcach, spaliśmy z dziećmi w schronach, w bunkrach na terenie Ukrainy, później na dworcach w Krakowie, aż w końcu trafiliśmy tutaj i tutaj po raz pierwszy możemy się najeść, nacieszyć sobą nawzajem, bezpieczeństwem, tym, że mamy gdzie spać, czym się przykryć i co zabrać w dalszą drogę. Z naszej i z waszej strony bardzo ważne jest to, żeby to wszystko działało długofalowo. Ta pomoc jest na dzień dzisiejszy potrzebna jutro, ale i za tydzień, za miesiąc również będzie potrzebna. Więc rzeszmy się wszyscy razem, zbierajmy się i pomagajmy.